Wojskowe święto w centrum Nowej Dęby. Biznesowe podsumowanie sezonu w Tarnobrzegu. Natalia Bajor zagra na Igrzyskach Olimpijskich. Wójt gminy Gorzyce obdarzony zaufaniem. Sportowe święto w miejscowości Chmielów. Dzień otwarty w schronisku u Machowiaków. Święto kwitnącej fasoli we Wrzawach. Zapraszamy na Dzień Grębowa. W Nowej Dębie rozwijają militarne pasje. W Tarnobrzegu trenowali razem z Atletico Madryt. Czy w Nowej Dębie powstanie nowa droga? Czy wielka inwestycja w Tarnobrzegu zostanie zrealizowana? Promocja nowej książki Doroty Kozioł. W Tarnobrzegu o bezpiecznym wypoczynku. Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie obchodził swoje coroczne święto. Tym razem wydarzenie miało wymiar szczególny. W tym roku przypada 20. rocznica nadania jednostce imienia patrona, pułkownika Jana Szypowskiego, pseudonim Leśnik. Była to także okazja do wręczenia awansów służbowych, nagród oraz wyróżnień. Początki działalności poligonu wojskowego w Nowej Dębie to lata 30. ubiegłego wieku. Pod swoją obecną nazwą ośrodek funkcjonuje od 1967 roku. W 2004 roku decyzją ministra obrony narodowej ośrodkowi szkolenia poligonowego wojsk lądowych w Nowej Dębie nadane zostało imię patrona, a dzień 1 lipca został ustanowiony świętem ośrodka. W tym roku w szczególny sposób podkreślono zasługi pułkownika Jana Szypowskiego, pseudonim Leśnik. Swoją wspaniałą postawą zapisał się w historii polskiej jako patriota i bohater zawsze wierny ojczyźnie. Nadanie ośrodkowi jego imienia było i jest dla nas wielkim wyróżnieniem. Już John Kennedy powiedział: sama broń nie wystarczy, by utrzymać w świecie pokój. Najważniejsi są ludzie i tego się trzymamy. Pragnę zaznaczyć, że żołnierze ośrodka, pomimo dużego natłoku zadań służbowych, biorą udział również w różnego rodzaju pokazach, dynamicznych, statycznych, różnego rodzaju uroczystościach o charakterze patriotycznym i patriotyczno-religijnym. Oczywiście tym wpływają na pozytywny wizerunek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnią również służbę w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju, gdzie wzorowo realizują swoje zadania. Uroczystość na placu majora Jana Gryczmana miała bardzo podniosły charakter. Zjawili się na niej dowódcy wielu jednostek współpracujących z ośrodkiem, kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, pluton Armii Amerykańskiej oraz liczne grono przedstawicieli instytucji, placówek oraz firm, które współpracują z ośrodkiem. Całość była podziwiana przez liczną grupę mieszkańców. Jestem przekonany, że wiedza, umiejętności i doświadczenie pana komendanta oraz zrozumienie specyfiki służby doskonale sprawdzą się w dalszym realizowaniu wyznaczonych kierunków i celów. Jednocześnie głęboko wierzę, że dotychczasowa rzetelność oraz profesjonalizm żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej będą nadal służyły ośrodkowi w dalszym realizowaniu wyznaczonej dla niego misji. W tym uroczystym dniu życzę panu pułkownikowi, żołnierzom oraz pracownikom Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba dalszych sukcesów w służbie i pracy, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, wytrwałości w realizacji osobistych zamierzeń, wszelkiej pomyślności oraz dobrego zdrowia. Z poważaniem, inspektor szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał brygady Piotr Grize. Jestem bardzo wzruszony, dlatego że z tym poligonem jestem związany od 1993 roku. Jako młody podporucznik przyjechałem do dowódca plutonu czołgów i to dzięki wam dużo rzeczy się nauczyłem. Wspieraliście, pomagaliście, karciliście mnie, jeżeli trzeba było. Także to był mój drugi dom. Przez 28 lat Dęba była moim drugim domem. Dlatego jest takie wzbudzenie, wzruszenie. Jeszcze raz się dziękuję wam, nie tylko żołnierzom, ale również pracownikom Resortu Obrony Narodowej za ich wkład, pomoc w załatwianiu i ogarnianiu wszystkich tematów. Podczas uroczystości kilkunastu żołnierzom jednostki wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe, nagrody oraz wyróżnienia.
Nagrodzono także tych, którzy wspierają pracę ośrodka poligonowego. Okolicznościowe statuetki otrzymali wojskowi, ale także osoby cywilne. Między innymi dyrektor samorządowego ośrodka kultury w Nowej Dębie Iwona Strojek oraz burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon. Miałem też to szczęście ćwiczyć na wielu poligonach. I ten wasz, jak każdy z inny, jest szczególny. Gdybym miał do tego poligonu dołączyć jakieś słowo z cech, które darzę taką sympatią czy uczuciem, to byłyby to dwa słowa. Pierwsze to byłoby niezawodność, a drugie elastyczność. Na pierwszy rok, a to pierwsze jest dużo ważniejsze. Niezawodność polegać jak na zawiszy, ale z doświadczenia wiem, że to drugie jest równie ważne, a może nawet ważniejsze. Dzięki temu, że komendant, żołnierze są elastyczni, widzimy, że słowa wypisane kiedyś w instrukcji brzmiące najważniejszym zadaniem żołnierza w czasie pokoju jest szkolenie, nie są wam obce. I dziękuję wam za to właśnie, że możemy się tu szkolić w dobrych warunkach. Każdego roku na miejscowym poligonie ćwiczą setki żołnierzy z Polski, krajów skupionych w NATO, ale także z krajów niebędących członkami sojuszu. Choć wojsko w Nowej Dębie stale się rozrasta, to ośrodek szkolenia poligonowego wojsk lądowych ma tu szczególną rolę. Jako najstarsza jednostka w Nowej Dębie pełni bardzo ważną rolę w procesie szkolenia sił zbrojnych oraz współpracy z wojskami sojuszniczymi. Naród i wojsko to jedno i nie może być między nimi żadnych rozgraniczeń. W dniu dzisiejszym pragnę podziękować i złożyć wszystkim moim podwładnym serdeczne życzenia dobrego zdrowia, szczęścia w życiu osobistym i zawodowym, spełnienia wszelkich marzeń, determinacji w dążeniu do założonych celów, a przede wszystkim satysfakcji w służbie w ośrodku szkolenia poligonowego. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy realizować wszystkie zadania na najwyższym poziomie dla dobra naszej pięknej ojczyzny. Poza uroczystością były także stoiska przygotowane przez ośrodek i formacje z nim współpracujące oraz prezentacja sprzętu wojskowego. Była także uroczysta defilada, która odbyła się w asyście Wojskowej Orkiestry Dętej. W Pałacu Myśliwskim w Tarnobrzeskim Mokrzyszowie odbyło się kolejne spotkanie biznesowe. Była to okazja do podsumowania ostatniego roku współpracy przed wakacyjną przerwą. Udział w spotkaniu wzięło kilkudziesięciu przedsiębiorców, którzy reprezentowali różne profesje. Organizatorzy zadbali także o dodatkowe atrakcje. Jak wypadło podsumowanie ostatnich miesięcy? Głównym organizatorem spotkań biznesowych w Tarnobrzegu jest klub biznesu działający przy klubie sportowym Siarka Tarnobrzeg. To część ogólnopolskiego projektu Partnerskie Kluby Biznesu. Choć pierwsze spotkanie biznesowe odbyło się w Tarnobrzegu pod koniec 2017 roku, to najbardziej intensywne były ostatnie miesiące. W sumie w tym czasie odbyło się kilka spotkań biznesowych, w tym dwa dedykowane tylko dla kobiet. Rok temu w marcu wróciliśmy do projektu, to już jest kolejne spotkanie w ciągu ostatniego roku, ostatnie w tym sezonie, przed przerwą wakacyjną. Myślę, że równie udane, bo frekwencja zapowiada się dość spora. Dzisiaj jesteśmy w nowym miejscu, chcielibyśmy co jakiś czas też po prostu móc gościć wszystkich naszych partnerów biznesowych
potencjalnych na spotkaniach, tak żeby mogli poznać też Tarnobrzeg, bo sporo firm jest też z zewnątrz. Są oczywiście stali bywalcy i nasi partnerzy i ci, którzy chcą robić biznesy, ale co spotkanie pojawiają się nowi potencjalni partnerzy, którzy generalnie chcą poznać nasz projekt, chcą gdzieś tam dołączyć, poznać też innych przedsiębiorców tutaj lokalnych, czy też gdzieś tam spoza granic Tarnobrzega. To nowe możliwości, nowe wyzwania, nowe znajomości, nowe relacje i tutaj największy nacisk kładziemy właśnie na relacje. Dzisiaj z Dolnego Śląska wyjechaliśmy po 3 rano, żeby przyjechać do Tarnobrzegu i tutaj pierwsze spotkania samorządowe z samorządowcami, a teraz już z biznesem. Chcemy, aby lokalni przedsiębiorcy mogli poznać naszych klubowiczów z innych części Polski, specjalnie tutaj przyjechali. Będzie dzisiaj, będą też osoby z Korpusu Dyplomatycznego Czech, będą też osoby, które reprezentują przedsiębiorców ukraińskich, no i nasi klubowicze z całej Polski będą rozmawiać o tym, w jaki sposób można współpracować, aby z relacji powstały kontrakty. To jest nasza taka myśl, natomiast zawsze namawiamy wszystkich przedsiębiorców, myślcie o relacjach, a nie o transakcjach, bo one z czasem przychodzą same. Poza nawiązywaniem relacji, każde spotkanie biznesowe porusza różne elementy i tematy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Wykłady prowadzą prelegenci z różnych placówek i instytucji oraz doświadczeni przedsiębiorcy. Co przygotowano tym razem? Oczywiście na każde spotkanie zapraszamy prelegentów z różnych dziedzin. Dzisiaj będziemy prezentować naszego partnera biznesowego, autoryzowanego salonu Skodę, więc będzie można oglądać samochody, najnowsze modele, jak również będzie też można zobaczyć 2 zabytkowe samochody, takie z lat 50. Także też coś ciekawego dla takich fanatyków starych aut. Poza tym będzie też temat optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie. Tutaj właśnie Michał Huzarski, nasz prelegent, który przyjechał aż z Legnicy, przedstawi, jak obniżyć koszty w przedsiębiorstwie i również w jednostkach samorządowych. Będziemy mieć też prelegenta z Krakowa, Mateusza Równiaka, który przedstawi innowacyjne urządzenie, które ułatwia, no też innowacyjne rozwiązanie dla firm i dla samorządów. W ramach każdego spotkania biznesowego, poza wieloma rozmowami, uczestnicy mają także okazję opowiedzieć o sobie i swojej działalności gospodarczej. To pomaga w nawiązywaniu nowych kontaktów oraz pozwala na poszukiwanie nowych rozwiązań dla każdego biznesu. Każdy przedsiębiorca ma inne doświadczenie, a taka współpraca pomaga w stawianiu przed sobą nowych wyzwań. Są to bardzo wartościowe spotkania, bo tu poznajemy przedsiębiorców, też ludzi sukcesu, z którymi możemy wymienić się doświadczeniami, ale też swoją wiedzą i umiejętnościami. W dzisiejszych czasach przede wszystkim, żeby prowadzić biznes, to trzeba się na nim znać, mieć zaufanie do drugiego człowieka, ale też do siebie i że damy radę, że to, co robimy, to jest dla nas też wyzwaniem, ale również pasją, więc jeśli te 2 czynniki będą połączone, to myślę, że sukces na pewno jest gwarantowany. Partnerskie kluby biznesu stawiają właśnie na relacyjność i ta relacyjność pozwala rozwijać się naszym i klubowiczom, i tym, którzy się nam przyglądają. Bo bardzo często nasi klubowicze wchodzą w relacje z innymi przedsiębiorcami, tam lokują swoje nadwyżki i stamtąd czerpią też energię, wspierają się wzajemnie i dochodzi do bardzo fajnych przedsięwzięć gospodarczych, które są cenne dla regionu, bo najważniejsze, żeby te środki tutaj lokalnie zostawały, a produkty mogły wyjeżdżać do naszych 26 krajów, z którymi mamy podpisaną umowę z organizacją Pol Chambers, czyli izbami polonijnymi na całym świecie. Spotkania w ramach klubu biznesu integrują przedsiębiorców prowadzących różnorodne działalności gospodarcze. Każde spotkanie przyciąga nowych uczestników, co najlepiej pokazuje, że jest sens organizowania takich wydarzeń. Spotkania sprzyjają temu, by zyskiwać nowych partnerów biznesowych, a co za tym idzie, rozwijać swoją firmę. Czasy mamy, jakie mamy, jest sporo zmian gdzieś tam w naszym życiu, także myślę, że też ten biznes robi się już trochę inaczej i tego typu spotkania, ten networking, który tutaj po prostu robimy wspólnie, po prostu powoduje to, że po prostu zawiązują się znajomości biznesowe, też przyjaźnie i myślę, że ogólnie rzecz biorąc,
tego typu projekt ma rację bytu i on ewoluuje w dobrym kierunku. Przede wszystkim każdy przedsiębiorca to posiada dosyć dużo umiejętności, które często dzieli się nimi i też my nawiązujemy bardzo dobre relacje też biznesowe, bo taka współpraca na dzień dzisiejszy przez taką organizację jest najcenniejsza, dlatego że widzimy tą osobę, poznajemy charakter jej pracy, poznajemy też doświadczenie w danej branży i też ta współpraca jest taka bardziej rzetelna i mamy więcej możliwości. Czynnikiem łączącym wielu ludzi jest tu sport, a w tym wypadku piłka nożna. Dla Siarki Tarnobrzeg to szansa na pozyskiwanie nowych partnerów, którzy wspierają codzienne funkcjonowanie klubu. W zamian przedsiębiorcy zyskują reklamę oraz powiększają swoją bazę kontaktów. Relacyjność sportu i spraw społecznych jest nieoceniona. Wszyscy wiedzą, aby uprawiać sport, aby odnosić w nim sukcesy, trzeba być wytrwałym, bardzo zdeterminowanym, poświęcającym określoną dużą ilość czasu. I dlatego bardzo często sportowcy sprawdzają się w biznesie. Rozumieją się doskonale, szybko łapią kontakt, szybko wchodzą w interakcje i dochodzą do określonych celów. Także i sportowcy, i osoby, które mają swoje cele społeczne, bardzo często z nami współpracują. Generalnie sport jest magnesem, z tego piłka nożna chyba najbardziej elektryzuje, gdzieś można powiedzieć, nasze społeczeństwo czy społeczeństwo na świecie i jest to taki dobry nośnik, bo oprócz tego, że tutaj na tego typu spotkaniach robimy biznes, ale też na stadionie dajemy emocje, także ogólnie rzecz biorąc myślę, że możemy stworzyć fajne połączenie i poprzez piłkę nożną, poprzez sport promować generalnie inne jakby dziedziny życia. Tutaj staramy się wychodzić do przedsiębiorców, żeby były te ciekawe tematy rozwojowe, no i też przede wszystkim innowacyjne dla swoich firm. Jak najbardziej jest potrzeba. Właśnie teraz robimy ostatnie spotkanie takie w Tarnobrzegu przed wakacjami. Następne planujemy we wrześniu, a w październiku planujemy takie już, powiem trochę zdradzę, podkarpackie spotkanie biznesowe dla kobiet. Wielkimi krokami zbliża się najważniejsza impreza sportowa całego czterolecia. Już w piątek, 26 lipca, rozpoczną się letnie Igrzyska Olimpijskie, których gospodarzem po raz trzeci w historii będzie Paryż. W składzie reprezentacji Polski będzie zawodniczka KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg Natalia Bajor. Tenisistka stołowa zaprezentuje się w singlu oraz w turnieju drużynowym. Z jakimi nadziejami pojedzie do stolicy Francji? 27-letnia Natalia Bajor to liderka reprezentacji Polski. Dzięki jej świetnym występom w wielu międzynarodowych turniejach polska drużyna już po raz czwarty z rzędu zaprezentuje się na Igrzyskach Olimpijskich. Rywalizacja w tenisie stołowym odbędzie się między 27 lipca a 10 sierpnia. Nie byłoby igrzysk w Paryżu, przynajmniej w układzie drużynowym, gdyby nie Natalia Bajor. W ciągu ostatnich 2 lat Natalia zrobiła kolosalne postępy, bardzo wysoko awansowała na liście światowej, odniosła wiele wspaniałych sukcesów. Zacznijmy od Igrzysk Europejskich w Krakowie, kiedy była dosłownie o milimetr od brązowego medalu, ale pokonała dwie wspaniałe zawodniczki, aktualną mistrzynię Europy Sonię Polcanową z Austrii i zawodniczkę z Francji, bodajże 18 na liście światowej. To wszystko się odbyło, a dlaczego o tym mówię? Bo gdyby nie praca Natalii, gdyby nie jej gra, gdyby nie to, że była w Tokio, gdyby nie to, że ma ranking, w sumie ma więcej punktów niż cała pozostała polska reprezentacja, no nie byłoby tego Paryża. Natalia byłaby w Paryżu z racji rankingu światowego. Natalia Bajor jest sklasyfikowana na 46. miejscu w światowym rankingu i będą to dla niej drugie Igrzyska Olimpijskie. W rywalizacji drużynowej wystąpi 16 zespołów, które liczą po 3 zawodniczki plus rezerwowe. Każdy z tych krajów może wystawić 2 reprezentantki w singlu. Obok Natalii Bajor Polskę będzie reprezentowała Katarzyna Węgrzyn. Tak naprawdę to już przygotowania zaczęły się po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Z trenerem przez ostatnie 2 lata wykonaliśmy naprawdę bardzo ciężką pracę. Mam też na myśli połączenie startów międzynarodowych z obowiązkami różnymi, ze startami klubowymi. My jesteśmy klubem, gdzie gramy i
Ekstraklasy Kobiet i Ligę Mistrzyń. Oprócz tego kalendarz WTT, czyli Światowej Federacji, jest bardzo napięty, więc czasami było po prostu tak, że lądowaliśmy w Warszawie, jechaliśmy od razu na mecz, więc to wszystko było naprawdę bardzo ciężko pogodzić. Na pewno naszym celem był awans na Igrzyska Olimpijskie i tak się stało. Stało się to wcześniej, bo normalnie zaplanowane były kwalifikacje w maju olimpijskie indywidualne, natomiast udało się już to wcześniej uzyskać w Busan na Mistrzostwa Świata. Awans na drużynowych Mistrzostwach Świata sprawił, że było więcej czasu na inne turnieje oraz zgrupowania. Jak skromnie podkreśla Natalia Bajor, celem jest zbudowanie odpowiedniej formy i optymalne przepracowanie zgrupowań. Ostatnich kilkanaście miesięcy to dla reprezentantki Polski niezwykle udany okres. Co wpłynęło na rozwój najlepszej polskiej tenisistki stołowej? Ja przyszłam do Tarnobrzegu, to wiedziałam, że dołączę do najlepszej drużyny w Europie. Zmieniłam też treningi, mam przygotowany plan przez trenera, jestem prowadzona też indywidualnie. Często też mam inny plan niż zawodniczki kadry, który jest też dostosowany tylko i wyłącznie pode mnie. Na pewno też zmiana treningu. Myślę, że to się dużo złożyło na to. Natomiast ja uważam, że cały czas mam dużo jeszcze do przepracowania i na pewno chcę się dalej rozwijać. Kapitalny sezon klubowy w wykonaniu KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg zostanie w pewien sposób potwierdzony w Paryżu. Poza Natalią Bajor w innych reprezentacjach zagrają cztery kolejne podopieczne trenera Zbigniewa Nęcka. Haning, Yang Xiaoxin, Fuyu oraz Elizabeta Samara. My tworzymy naprawdę team. Ja myślę, że jak ostatnią kwalifikację z naszej grupy wywalczyła nasza zawodniczka Fuyu, to myślę, że wszyscy oglądaliśmy jej pojedynek w Sarajewie i wszyscy trzymaliśmy kciuki. I dlatego dołączyła Fuyu i jest pięć zawodniczek będzie. Cieszę się z tego, bo owszem, te dziewczyny reprezentują różne kraje, ale pięknie walczą i za swoje indywidualne wyniki, ale to są naprawdę świetne dziewczyny, jeżeli chodzi o grę za Tarnobrzeg. My jesteśmy bardzo zmęczeni tym sezonem, bo kwalifikacja olimpijska ma swoją cenę. Natomiast bardzo się cieszę właśnie, że udało nam się te cele połączyć, bo nawet rok temu tak sobie myślałem, że no już lepiej być nie może. Ale rok minął i znowu jesteśmy najlepszą drużyną w Europie, najlepszą drużyną w kraju. No i Natalia się pięknie rozwija. Rada Gminy Gorzyce udzieliła wójtowi Leszkowi Surdemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Obrady przebiegły spokojnie, a uchwały nie wywołały większej dyskusji. Jedna z najważniejszych sesji w roku była okazją do podsumowań oraz zaprezentowania najważniejszych inwestycji w minionym roku. Jaki był 2023 rok dla samorządu gminy Gorzyce? Po wielu zmianach dokonanych w ciągu 2023 roku na koniec roku dochody w budżecie wyniosły ponad 68 milionów 300 tysięcy złotych. Po stronie wydatków widnieje kwota ponad 73 milionów 700 tysięcy złotych. Nim radni zajęli się uchwałami, zaprezentowano raport o stanie gminy Gorzyce za 2023 rok. Opinie Komisji Stałych Rady Gminy Gorzyce były pozytywne. Za udzieleniem wotum zaufania było 13 radnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Zakres raportu obejmuje m.in. problematykę demograficzną, środowiska naturalnego, finansów gminy, mienia komunalnego, infrastruktury technicznej, oświaty, kultury, pomocy społecznej oraz podejmowanych inicjatyw stanowiących spojrzenie na aktualną wewnętrzną i zewnętrzną sytuację gminy. Raport jest przygotowany w zrozumiałej wersji, przedstawia wszystkie przewidziane ustawą informacje i podsumowuje działalność wójta w 2023 roku. Najważniejsze inwestycje to m.in. termomodernizacja budynków zespołu szkolno-przedszkolnego w Sokolnikach, wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 2 w Gorzycach oraz wymiana źródeł ciepła w zespole szkolno-przedszkolnym w Trześni, szkole podstawowej w Furmanach oraz remizie ochotniczej straży pożarnej w Trześni. Rozbudowano również remizę w Gorzycach oraz wykonano kolejne zadania w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej. Jak w każdym roku realizowane były także ważne inwestycje drogowe.
Udało się zrobić naprawdę bardzo dużo, że niektórzy narzekają, to narzekają w całej Polsce. Nigdy nie jest tak, że wszystko da się od razu wykonać i zrobić. Jak wyglądała nasza gmina i jak wygląda teraz? Najczęściej widzą to ci, którzy od czasu do czasu odwiedzają gminę Gorzyce. Zwłaszcza ci, którzy z tej gminy pochodzą, przyjeżdżają po 3-4 latach nieobecności do Gorzyc. My natomiast bardzo szybko przyzwyczajamy się do tego, co zostało wykonane i nawet przyznam, że ja sam podsumowując rok, kolejny rok, często jestem zaskoczony, bo sam zapominam o tym, co wykonało się w styczniu, w lutym, marcu, maju. W sumie na wszystkie zadania inwestycyjne wydano ponad 13 milionów złotych. Największe wydatki to tradycyjnie oświata. W 2023 roku było to blisko 28 milionów złotych. Realizację budżetu pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisje Stałe Rady Gminy Gorzyce. Za udzieleniem absolutorium było 12 radnych, a 2 osoby wstrzymały się od głosu. W imieniu własnym, w imieniu pracowników, w imieniu wszystkich stowarzyszeń, które z nami współpracują, chciałem podziękować za udzielone absolutorium, bo to jest podsumowanie naszej trudnej i ciężkiej pracy przez następny kolejny rok, który minął. Oświata, jak w każdej gminie, w każdym mieście, pochłania najwięcej środków. Wiadomo, że oświata w pierwszym momencie nie przynosi dochodu. Na te dochody trzeba poczekać po zakończeniu edukacji naszych młodych mieszkańców. Na taki dzień mieszkańcy miejscowości Chmielów czekali od wielu lat. Przy boisku sportowym powstała nowoczesna szatnia, która pozwoli na przeprowadzanie treningów i rozgrywanie meczów w komfortowych warunkach. Choć z obiektu będą korzystali głównie piłkarze trenujący w miejscowym klubie, to budynek ma być także wykorzystywany do innych celów. Wartość wykonanej tu inwestycji to 2 miliony złotych. Wiosną było otwarcie nowej szatni w sąsiednich Jadachach, a teraz przyszła pora na Chmielów. Dodatkowo do końca roku ma zostać zakończona budowa obiektów przy stadionie w Nowej Dębie. Dla całej społeczności Płomienia Chmielów nowy obiekt to skok cywilizacyjny, bo poprzednia szatnia od dawna nie spełniała żadnych wymogów obecnych czasów. Wnioski można wyciągnąć samemu, bo stara szatnia znajduje się obok. Z tyłu budynku się znajduje. Po dawnej przepompowni, podłoga drewniana, jedna wielka duża sala dla obu drużyn. Nie było żadnego podziału. Udogodnieniem na pewno w przyszłości będzie tutaj siłownia na dużej sali, którą chcemy doposażyć konkretnie, żeby w wolnym czasie mogli przyjść dodatkowo sobie potrenować nie tylko piłkarsko. Udogodnienia w porównaniu do poprzedniej szatni mają prysznice. Mają gdzie siąść na spokojnie w ciepłym miejscu w zimie, a nie jak tak można powiedzieć w strasznych warunkach, jak to wyglądało przez lato. Jest to zadanie realizowane z Polskiego Ładu razem z zadaniem w Nowej Dębie. Łącznie te dwa zadania to jest 12 milionów złotych. Z tego szatnia w Chmielowie to jest 2 miliony złotych. Dotacja do tej szatni około 500 tysięcy z budżetu gminy, reszta środki z Polskiego Ładu. Więc znaczący wkład gminy, nie są to takie małe środki, ale no ileż można w tym pomieszczeniu, które kiedyś służyło za hydrofornię, no więc czas najwyższy był, żeby to zadanie zrealizować. W ramach otwarcia szatni zorganizowano turniej piłkarski dla dzieci, a jego zwieńczeniem było oficjalne otwarcie nowego obiektu. Zarząd klubu otrzymał przy tej okazji prezenty w postaci sprzętu sportowego od burmistrza oraz przedstawicieli Rady Miejskiej i Rady Powiatu. Podarunki przygotował także podokręg piłki nożnej w Stalowej Woli. PZPN się na pewno cieszy, Podkarpacki Związek Piłki Nożnej bardziej, a podokręg Stalowa Wola najbardziej, bo klub podlega pod podokręg Stalowa Wola. No cieszymy się, że te kluby w końcu zyskają obiekty, gdzie te dzieci będą mogły przygotowywać się do sezonów, brać udział w treningach i meczach no, w godnych warunkach. Także bardzo, bardzo fajna inicjatywa. Dziękujemy tu społeczności lokalnej i władzom gminy za tą inwestycję. Tak? Bardzo dziękujemy jako Podokręg Stalowa Wola i Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. To już poprzedni zarząd walczył o ten budynek, żeby wybudować.
I ponad 2 lata temu zostało to przegłosowane projektem i rozpoczęła się budowa na jesieni 2022. Myślimy, że nawet jakiś fitness zaproponujemy, bo tak to on odbywa się teraz w szkole, a myślę, że tutaj też by to mogło wyglądać spoko. Spotkanie było także okazją, by władze podokręgu i zarząd klubu nagrodzili zasłużonych działaczy klubu z Chmielowa. Budynek został także poświęcony, a dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek. Poza szatniami dla drużyn jest pokój dla sędziów, pomieszczenie biurowe, sala główna, kotłownia oraz łazienki i pomieszczenia na sprzęt. Jak można ocenić obecne warunki? No przede wszystkim to zadajcie pytanie to jednemu z autorów tej koncepcji budowy szatni, czyli byłemu radnemu Smielowa, panu Tomaszowi Drycą, sam z tego projektu jest zadowolony. Oczywiście on odbiega od pierwszego projektu, który tu był przygotowany, był nieco większy, przygotowany na to, żeby tu się odbywały wydarzenia natury takiej społecznej, wiejskiej, no ale decyzja była ostatecznie taka, że realizowana będzie nieco inna koncepcja, bardziej skierowana tylko do sportowców. Myślę, że przede wszystkim to sportowcy powinni ocenić, bo oni z tego skorzystają. Dzisiaj rozmawiałem z jednym z trenerów drużyn juniorskich, które tutaj rozgrywały turniej i powiedział, że na rozgrywanie zawodów sportowych, na turnieje sportowe jest bardzo dobra. Miejscowi działacze i sympatycy piłki nożnej mają nadzieję, że znaczna poprawa warunków przyczyni się do rozwoju klubu. Obecnie prowadzona jest tu praca z dziećmi, a wyzwaniem i celem jest reaktywowanie drużyny seniorów, która ostatnio nie brała udziału w rozgrywkach ligowych. No oni na tą chwilę nie mają drużyny seniorskiej, mają tylko drużyny juniorskie. Dopiero od nowego roku planują założyć drużynę B-klasy. Także no tym bardziej fajna sprawa, a na pewno to przyciągnie to zawodników. No i da tym młodym zawodnikom impuls do rozwoju i do pracy nad sobą, żeby być coraz lepszy piłkarsko. W tym momencie mamy 3 grupy. Żaki, dzieciaczki od 2014 roku, 15 i młodsi. Trampkarze 2009-10 i młodsi oraz juniorzy 2006 i młodsi. W sumie jest około 60 dzieci w naszej akademii. Teraz seniorów nie ma. Myślimy, że na przyszły rok dopiero wystartujemy. Chcemy, żeby nasi juniorzy się ograli wspólnie i dołożymy im kilku doświadczonych zawodników wiekiem i piłkarsko i myślę, że coś z tego fajnego wyjdzie. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Chrońmy Zwierzęta zorganizowało Dzień Otwarty w schronisku w Machowie. To już 11. tego typu impreza, która co roku prezentuje działalność schroniska. Głównym celem była prezentacja zwierzaków oraz zachęcanie do dokonywania adopcji. Organizatorzy przygotowali bardzo bogaty program i wiele atrakcji. Mimo upału i początku lata mieszkańcy Tarnobrzega i regionu nie zawiedli i pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie. Schronisko w Machowie jest prowadzone przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Chrońmy Zwierzęta. Dzień otwarty jest pełen różnorodnych atrakcji i dzięki temu przybiera formę pikniku rodzinnego. Podstawowym celem jest pozyskiwanie nowych sympatyków oraz szukanie domów dla podopiecznych. To także okazja, by zobaczyć schronisko oraz poznać pracowników i wolontariuszy. Co roku mamy niespodzianki i oczywiście poczęstunek, czyli bigosik, żureczek, klasyka u nas, kiełbaska z grilla, ale dzisiaj doszedł do tego jeszcze oscypek z grilla, także serdecznie Państwa zapraszamy. Poza tym mnóstwo prezentów dla dzieci, mnóstwo takich gadżetów do kupienia, choćby nawet t-shirty z podobiznami naszych machowiaków. W zasadzie ten dzień otwarty już robimy po raz 11 robimy to przede wszystkim, żeby Państwu podziękować za to, że bardzo mocno nas zawsze wspieracie. Po drugie, bardzo byśmy się chcieli pochwalić nowymi kojcami, nową zabudową, wszystkim. Chcielibyśmy pokazać, że my bardzo inwestujemy w to schronisko i chcemy, żeby te nasze zwierzęta miały warunki możliwie jak najlepsze. Już po raz drugi w ramach imprezy odśpiewany został hymn schroniska. Słowa piosenki napisała Agnieszka Stadnik, a podobnie jak rok temu zaśpiewała Natalia Ura. Wystąpili także Justyna Małgorzata Panek, Artur Zygmunt oraz Marcelina Kopeć. Kiedyś znajdę Tobie dom, pełen ciepła chcę Ci dać. Znowu zaczniesz ufać mi i przestaniesz już się bać. Kiedyś zamkniesz przeszłość swą, by odnaleźć lepszy świat. Tylko proszę, uwierz mi teraz, że...
Goście zwiedzali schronisko, podziwiali zwierzaki, a także mogli uzyskać najważniejsze informacje. Ilu podopiecznych wyczekuje w Machowie na wymarzone domy? No niestety znowu muszę głęboko odetchnąć, bo zaczął się sezon wakacyjny, więc znowu dobijamy do 70. To jest cyfra, której nie znosimy, ale no trudno. No zaczęły się porzucenia psów, porzucenia kotów. No taki standard letni, wakacyjny po prostu. Musimy to przeżyć i tyle, no bo co mamy zrobić? My tutaj rzeczywiście bardzo mocno jesteśmy adopcyjni, tak można powiedzieć. Chociaż muszę Państwu powiedzieć, że z przykrością stwierdzamy, że ostatnio trafiają do nas psy albo bardzo stare, albo bardzo chore, albo bardzo trudne, z którymi my musimy jednak przepracować trochę czasu, zanim oddamy do adopcji. Przykładem jest piękny owczarek niemiecki Xavi, do którego przyjeżdża co tydzień w tej chwili behawiorysta i go uczy zasad postępowania z człowiekiem, bo póki go nie nauczymy, tego nie wydamy go do adopcji po prostu, z uwagi na bezpieczeństwo ludzi. Dzień otwarty był kolejnym dowodem na to, że stowarzyszenie i schronisko mają wielu przyjaciół. Otwarciem wydarzenia była efektowna parada motocyklistów skupionych w projekcie Motołapa, którzy przywieźli wiele prezentów dla machowiaków. Co muszą zrobić ludzie, którzy chcą adoptować psa ze schroniska? Mają je przede wszystkim kochać i tyle. Mają je kochać, mają o nie dbać. Nie wydajemy psów na łańcuchy, wiadomo, bardzo mocno tego pilnujemy. Zresztą robimy tak zwane kontrole przed i po adopcyjne. To są naprawdę wspaniałe zwierzaki, które człowiek kiedyś bardzo mocno zawiódł, ale w naszym schronisku się otwierają bardzo szybko na ludzi i myślę, a wiem, bo sama adoptowałam parę miesięcy temu stąd kolejnego psa, więc muszę Państwu powiedzieć, że one robią wszystko w domu, żeby tylko już nie wrócić do schroniska. Poza pracownikami bardzo ważną rolę pełnią tu wolontariusze, bez pomocy których nie byłoby możliwe prowadzenie działalności na obecnym poziomie. Dzięki temu zwierzaki mają opiekę, mogą liczyć na zabawę oraz spacery. Kolejni wolontariusze są oczywiście bardzo mile widziani. Dlaczego warto zaangażować się w taką działalność? Przygoda zaczęła się całkiem spontanicznie, mniej więcej 4 miesiące temu. Zaczęło się od wyprowadzania piesków na spacer, a teraz dodatkowo pomagam przy utrzymaniu kojców i wszystkich dodatkowych pracach, jakie są w schronisku. Bardzo fajne, zarówno zwierzęta, jak i ludzie w schronisku. Tak więc każdego zachęcam do odwiedzin, przespacerowania się z psami i możliwe, że adopcji oraz pomocy w schronisku. W ramach dnia otwartego zebrano dużo karmy, która w schronisku jest niezwykle potrzebna. Dodatkowo cenne jest wsparcie finansowe, które można wykorzystać chociażby na zakup leków oraz kolejne drobne inwestycje. Schronisko w Machowie jest czynne cały czas i zachęca mieszkańców nie tylko do wspierania, ale także codziennego odwiedzania zwierzaków. Staramy się karmić nasze zwierzaki mimo wszystko dobrej jakości karmą. No idzie nam jak świeże bułeczki. Potrzeba nam smyczek, obróży, potrzeba nam zużytej pościeli, ręczników, tego typu rzeczy. No i potrzeba nam odwiedzających, którzy będą wyprowadzali na spacery te psiaki, bo my naprawdę mamy tutaj ogrom czasami pracy i nie wyrabiamy. Staramy się tutaj utrzymać to schronisko na poziomie dość wysokim, więc dbamy bardzo mocno o czystość. Niech one mają godnie w tych kojcach po prostu, więc czasami nam brakuje czasu na te spacery i chciałabym, żeby teraz sezon wakacyjny, niech mnóstwo młodzieży do nas przychodzi i zrobi coś pożytecznego i fajnego. W miejscowości Wrzawy odbyło się pierwsze święto kwitnącej fasoli. Wydarzenie połączyło w sobie kilka elementów. Była to promocja miejscowej fasoli, kulinarna rywalizacja kół gospodyń wiejskich oraz widowisko Nocy Świętojańskiej. Wszystkie przygotowane atrakcje stały się ważnym elementem promowania regionalnych produktów oraz tradycji. Miejscowość Wrzawy od lat słynie z wysokiej jakości fasoli. To właśnie ona stała się głównym bohaterem imprezy plenerowej zorganizowanej na terenach przy Domu Kultury we Wrzawach. Miejscowi producenci współpracują tu w ramach Stowarzyszenia Producentów Fasolitycznej Piękny Jaś. Sam tytuł imprezy jest nawiązaniem do tego, co obecnie dzieje się na polach. Właśnie w tej chwili, właśnie w tym czasie fasola zaczyna kwitnąć. Pojawiają się pierwsze kwiaty, pojawiają się na tyczkach już te zielone liście bardzo wysoko i to jest takie
no pierwsza zapowiedź dobrego plonu. Chcemy dalej promować fasolę wrzaską. Co prawda tej fasoli we Wrzawach produkuje się teraz coraz mniej. Wyparła ją kukurydza na wrzaskich polach, ale jednak jesteśmy mimo wszystko na skalę kraju dużym producentem, jeżeli chodzi o region. Także dalej promujemy naszą fasolę, najlepszą fasolę, fasolę wrzaską. To produkt z chronioną nazwą pochodzenia, produkt z unijnym znakiem jakości, także to nasz najlepszy produkt regionalny. W ramach Święta Kwitnącej Fasoli odbyła się także Bitwa Regionów zorganizowana dla kół gospodyń wiejskich z trzech powiatów: Tarnobrzeskiego, Stalowo-Wolskiego oraz Niżańskiego. To ogólnopolski konkurs kulinarny, w którym reprezentacje kół gospodyń wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi działania promocyjne, między innymi jest to jedno z naszych wielu zadań. Te działania promocyjne polegają również na tym, aby promować regionalne potrawy, regionalne produkty, regionalną kuchnię. I między innymi temu również służy ta Bitwa Regionów. To już jest szósta Bitwa Regionów, którą organizujemy w tym roku. Koło, które zajmie pierwsze miejsce, będzie miało możliwość, będzie zaproszone do uczestnictwa w drugim etapie, etapie wojewódzkim. Tam wyłaniamy znowu najlepsze potrawy, które zawalczą już w trzecim etapie. To jest etap ogólnokrajowy. Nagrody są oczywiście zacne. Każde koło miało swoje stoisko, które było pełne przysmaków. Wśród całej gamy potraw każda drużyna prezentowała jedno danie konkursowe, które podlegało ocenie specjalnie w tym celu powołanej komisji. Pole do popisu było duże, bo nie było żadnego motywu przewodniego. Naprawdę wspaniała inicjatywa, tak jak mówię, o zasięgu praktycznie wojewódzkim, bo cała północ naszego województwa, więc powiaty Niżański, Stalowo-Wolski, Tarnobrzeski, tu mnie tutaj przybyły 15, a nawet chyba 16 kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, które będą tutaj rywalizować na tle kulinarnym. Oprócz tego wianki we Wrzawach, święto kwitnącej fasoli, także 3 w jednym, taki miks 3 w jednym, fajna, wspaniała impreza, piknik rodzinny. Bardzo duże zainteresowanie w tym roku w naszym konkursie wzięło udział 120 kół gospodyń wiejskich i te 120 kół przygotowały swoje potrawy. Oczywiście musiały spełnić warunki konkursowe. Wcześniej one były na tym pierwszym etapie weryfikowane, oceniane również i dopuszczone do konkursu. I było to 120 kół. Robiliśmy to w różnych miejscowościach. To już jest nasza ostatnia Bitwa Regionów. Kreatywność kół gospodyń wiejskich jak zwykle była ogromna. Dania konkursowe były bardzo różnorodne. To m.in. ryby, królik, kaczka, tradycyjne zupy, a także sałatka z fasoli. Takie danie przygotowały oczywiście panie z koła gospodyń wiejskich we Wrzawach. Stosownie do pory, sałatka zimna, przyjemna. Chcemy pokazać, że fasola to się nie tylko w bretońsku, gorąco i tak dalej. Ma być po prostu przystawka, delikatna, przyjemna. To trzeba troszkę iść do przodu, wykorzystywać nasz potencjał i coś zmieniać, coś dodawać, tworzyć swoje. Dzisiaj nasza nadwiślańska poezja. Mieszkamy nad Wisłą, w takiej pięknej, malowniczej miejscowości, więc będzie królować u nas na stole dzisiaj ryba i danie z ryby. Będzie to ryba wiślana, sandacz. Tajniki możemy zdradzić, oczywiście podstawowym składnikiem jest ryba. Trzeba ją wyfiletować, troszkę rozbić, zmielić, zwinąć w rolatkę i resztę okrasimy pięknymi warzywami sezonowymi, kasza jęczmienna, sosik i wszystko będzie pyszne. Bardzo dużo działo się także na scenie. Zaprezentował się zespół pieśni i tańca Sokolanie, podopieczni Domu Kultury we Wrzawach oraz Stowarzyszenie Razem dla Wrzaw. Mimo upału frekwencja była dobra, a mieszkańcy chętnie raczyli się smakołykami przygotowanymi przez uczestników Bitwy Regionów. Bitwa Regionów to jest taka okazja właśnie do promocji produktów regionalnych wszystkich, bo tutaj każde koło gospodyń promuje, że tak powiem, swój produkt, a że dzieje się to u nas w zagłębiu fasolowym, które kiedyś było potężne, teraz jest takie małe, ale jeszcze pamiętamy, jak się to uprawia, więc no myślę, że najbardziej odpowiednie miejsce. No wie pan, my to już nawet nie mamy takiej kategorii lubię, nie lubię. Człowiek od zawsze sadził, uprawiał, robił przy tym, przyrządzał. No to siłą rzeczy to już jest nasz, czy my to lubimy, czy nie lubimy. No lubimy. No rywalizacja tak, no też. My jesteśmy trzeci raz już na Bitwie Regionów. Jest jakaś przyjemność, tym bardziej, że my wrzawianki. No jak nie być u siebie na imprezie?
Ostatecznie pierwsze miejsce zajęły panie ze stowarzyszenia Razem dla Wrzaw. Przygotowały burgery wegańskie z fasoli wrzawskiej i awansowały do kolejnego etapu bitwy regionów. Drugie miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich Pazurki z Sercem z Suchorzowa, a trzecie koło gospodyń wiejskich Mostowianki. Można powiedzieć, że wszystkie te potrawy są perełkami. Naprawdę ja też gotuję, ale nigdy z tych potraw, które do tej pory były, ja takiej nie ugotowałam, więc jeszcze wielka, duża nauka przede mną i naprawdę należy tym wszystkim paniom pogratulować, że potrafią skonstruować taki przepis, bo one te przepisy konstruują i potrafią to wykonać. Naprawdę, no, duży szacunek dla tych pani. W kole gospodyń wiejskich to taka nasza druga rodzina, jak na załączonym obrazku można zobaczyć. Bardzo często się spotykamy, przygotowujemy różne potrawy, jeździmy po konkursach i właśnie takie konkursy to jest taka odskocznia od naszego życia codziennego. Możemy pojechać, poznać inne koła, zintegrować się, a przede wszystkim kultywować te piękne nasze regionalne tradycje. Już w niedzielę 14 lipca na Placu Targowym odbędzie się Dzień Grębowa. Spośród wielu imprez kulturalnych to najważniejsze i największe wydarzenie, które jest tu organizowane. Kolejny raz zaprezentują się lokalne zespoły ludowe oraz gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Jak prezentuje się tegoroczny program? Dzień Grębowa jest organizowany przez Gminne Centrum Kultury w Grębowie oraz wójta gminy Grębów. Zgodnie z tradycją najważniejsze wydarzenie kulturalne całego roku odbywa się w lipcu. Jak prezentuje się program imprezy? Jak co roku czeka nas bardzo wiele atrakcji. Główne koncerty to będzie zespół Drzem o godzinie 21, 14 lipca w niedzielę, na który serdecznie zapraszam. O godzinie 19 bardzo popularny teraz wokalista Skolim i czekają nas występy grupy Sztudlarzy z Krakowa Lokomotora. Również po koncertach Drzemu Fire Show jest zaplanowane, także coś nowego, jest to atrakcja, która na pewno spodoba się naszej publiczności. Od kilku lat święto gminy Grębów odbywa się w nowej formule. Kiedyś zabawa była podzielona na dwa dni, a obecnie wszystko odbywa się w niedzielę. Zmiana formuły sprawia, że można skumulować atrakcje i nieco zaoszczędzić. No są też ciężkie czasy, jeżeli chodzi o finanse. Chcemy to też uszanować. Jeden dzień i taki wypełniony, bardzo bogato, wydaje nam się lepszą formułą. Staraliśmy się, żeby spełnić oczekiwania i młodej części naszej publiczności, także tej starszej, czyli coś rockowego z tradycją, także coś takiego, które jest teraz latino disco na fali bardzo. Dzień Grębowa jest organizowany przede wszystkim z myślą o mieszkańcach, ale to także dobra okazja do promocji. Co roku w Grębowie goszczą bowiem mieszkańcy z wielu ościennych miast i miejscowości. Cieszymy się bardzo, że takie święto mamy. W naszej gminie serdecznie zapraszamy. Będą też występy naszych lokalnych zespołów, będzie też jadło tradycyjne, staropolskie. Staramy się otworzyć serce na ten czas spotkania muzycznego z wszystkimi, którzy zechcą do nas przybyć. Serdecznie zapraszam. Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie prowadzi wiele działań mających na celu rozwijanie zainteresowań uczniów. W szkole działają m.in. jednostka strzelecka oraz oddział przygotowania wojskowego. Dodatkowo młodzież od niedawna może korzystać z wirtualnej strzelnicy. Dzięki temu można tu zrobić pierwszy krok w kierunku wojska oraz innych służb mundurowych. Wirtualna strzelnica powstała dzięki temu, że szkoła zaangażowała się w projekt Strzelnica w Powiecie, którego głównym organizatorem jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Wartość tej inwestycji to blisko 180 tysięcy złotych. Nasi uczniowie z Technikum i Szkoły Branżowej ćwiczą strzelanie na tej strzelnicy. Dodatkowo mamy współpracę z 34. i z 32. Batalionem Lekkiej Piechoty z Niska i Starnobrzega w ramach właśnie wykonywania ćwiczeń na strzelnicy wirtualnej. Czyli współpraca z wojskiem, z Wojskami Obrony Terytorialnej, z 18 Pułkiem Artylerii w ramach wykonywanych ćwiczeń na strzelnicy układa się bardzo dobrze. Nasi uczniowie oprócz tego, że ćwiczą strzelanie, ćwiczą postawę proobronną, dodatkowo uczniowie szkół podstawowych, którzy w ramach przygotowania obronnego mają w swoich szkołach, w swoich przedmiotach również
udział w strzelnicach wirtualnych. Przychodzą do nas na takie zajęcia. Takie zajęcia są organizowane dla tych uczniów i mają możliwość skorzystania właśnie z ćwiczeń na naszej strzelnicy. Wirtualna strzelnica to system szkoleniowo-treningowy pojedynek firmy Autocomp Management ze Szczecina. To firma, która produkuje także symulatory na potrzeby Wojska Polskiego. To profesjonalna instalacja, z której chętnie korzystają uczniowie. Symulator, który posiadamy w szkole, spełnia wszystkie wymagania techniczne do kompleksowego strzelania i szkolenia młodzieży z podstaw strzelectwa, również z tego zakresu bojowego. Strzelnica posiada pełną balistykę, zachowuje wszystkie parametry takie jak strzelnica bojowa, strzelnica otwarta, która wykorzystuje się w siłach zbrojnych. Na tej strzelnicy możemy kompleksowo zaprogramować każde ćwiczenie, wprowadzić dowolne elementy i przygotować dowolne ćwiczenie. W ramach kompleksu są przygotowane karabinki, repliki, które spełniają wszystkie techniczne wymagania prawdziwej broni bojowej. Mimo że jest to broń w wersji laserowej, to jednak jest na niej możliwość wykonania pełnego manualu wszystkich czynności w związku z opanowaniem broni. Jest to również bardzo dobry system, który pozwala uczyć bezpiecznego zachowania młodzieży na strzelnicy. Kiedykolwiek by się zdarzyła sytuacja, że będą musieli na strzelnicy bojowej z prawdziwą bronią operować, tu możemy ich nauczyć przepisów bezpieczeństwa i sprawnego nią posługiwania się. Strzelnica nie tylko pozwala dostosować się do wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej, które nakazują szkołom wdrażanie systemów rozwijających u młodzieży umiejętności proobronne. W Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie to dla wielu młodych ludzi także szansa, by rozwijać swoje pasje. W Zespole Szkół nr 2 mamy dwie inicjatywy, które możemy nazwać tak ogólnie wojskowymi. Jedną to jest jednostka strzelecka 2043, która działa w naszej szkole od 14 lat, a drugim to jest nowa inicjatywa, to jest oddział przygotowania wojskowego w Nowej Dębie. Obydwie te formacje przyciągają tak de facto dwie grupy młodzieży. Jedna to jest grupa, która nie za bardzo jeszcze wie, czego chce, ale szuka ciekawej formy zajęć dodatkowych. I na tę grupę bardzo mocno pracujemy, pokazujemy, jakie mamy możliwości. A druga grupa to jest młodzież o bardzo już konkretnie sprecyzowanych zainteresowaniach, stricte wojskowych, bo ich kariera będzie się wiązała z pracą w służbach mundurowych. I z tymi też jak najbardziej pracujemy i pokazujemy, jakie są możliwości. Ktoś może zapytać, skąd takie inicjatywy w naszej szkole. No dlatego, że wojsko, militaria jest na stałe wpisane w tożsamość Nowej Dęby. Mamy bardzo duży poligon, dużą jednostkę i to wojsko w historii Nowej Dęby przewija się od bardzo wielu lat i jesteśmy z tego bardzo dumni. Młodzież w ramach tych inicjatyw bierze udział w wielu dodatkowych zajęciach, dzięki czemu nabywa umiejętności i poszerza swoją wiedzę. Jednostka strzelecka ma już w szkole spory dorobek i jest bardzo aktywna. Jednostka strzelecka 2043 w Nowej Dębie działa nieprzerwanie od 2010 roku. Jest organizacją społeczną o charakterze proobronnym, skupiająca głównie młodzież. Zajęcia polegają głównie na taktyce, medycynie pola walki, pierwszej pomocy, zajęciach z topografii i zajęciach z terenoznawstwa. Przynajmniej raz w miesiącu mamy szkolenia rotacyjne, dwudniowe, oraz pomniejsze jakieś zajęcia i dwa razy do roku lub raz do roku mamy obóz letni lub zimowy. Warto dołączyć do naszej jednostki przede wszystkim dlatego, że jest świetna atmosfera oraz można nabyć doświadczenie, które można wykorzystać później nie tylko w wojsku, ale w innych służbach mundurowych, takich jak policja, straż pożarna, a nawet ratownictwo medyczne, ponieważ mamy elementy ratownictwa medycznego. Szkolenie strzeleckie bardzo mi pomogło w moim marzeniu, żeby zostać wojskowym. Naprawdę pomaga mi w medycynie pola walki, co najbardziej chcę się skupić. Oddział przygotowania wojskowego dopiero się rozwija i w pewien sposób formuje. Początki wyglądają obiecująco, a chętnych do brania udziału w zajęciach nie brakuje. Jesteśmy kadetami oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie. Jest to nowa inicjatywa utworzona w tym roku szkolnym. Naszym opiekunem jest 18. Pułk Artylerii w Nowej Dębie. Odbywamy szkolenia raz w miesiącu zgodnie z ich harmonogramem. Szkolenia z 18. Pułkiem Artylerii jest to sama przyjemność, ponieważ mają super podejście do młodzieży. Według rozporządzenia ministra obrony narodowej kadeci kończący oddział przygotowania wojskowego mają łatwiejszy dostęp do służby w wojsku oraz łatwiejszy dostęp na uczelnie wojskowe. Podczas szkoleń z 18. Pułkiem Artylerii mamy dostęp do poligonu, gdzie jesteśmy szkoleni razem z kapralami z najnowocześniejszym sprzętem 18. Pułku Artylerii. W
Tarnobrzegu odbył się drugi obóz piłkarski zorganizowany pod patronatem słynnego klubu Atletico Madryt. Przez 5 dni młodzi piłkarze brali udział w bardzo urozmaiconych treningach. Były zajęcia na boisku, wiele rozmów oraz analiza poszczególnych zagrań. Wszystko zgodnie z metodami treningowymi, które są stosowane w słynnym hiszpańskim klubie. Wedle planów organizatorów trzecia edycja obozu ma odbyć się już za rok. Pierwsza edycja obozu odbyła się rok temu i spotkała się z bardzo dobrym odbiorem. Była to jedyna okazja, by na terenie Polski trenować pod okiem trenerów z Atletico Madryt. Stało się tak za sprawą Mariusza Kukiełki, legendy siarki Tarnobrzeg, a obecnie trenera w Akademii Atletico Madryt w Dublinie. Duże zainteresowanie sprawiło, że w tym roku zmieniono formułę. W tym roku mamy 4 obozy w 4 lokalizacjach. Jeszcze dopinamy 1 obóz w Berlinie, więc być może w tym roku będzie 5 obozów. Chcieliśmy troszeczkę wyjść naprzeciwko rodzicom, ponieważ w tamtym roku mieliśmy tutaj ponad 80 dzieciaków, dziewczynek i chłopców, natomiast oni przyjeżdżali z całej Polski. I tutaj był problem troszeczkę logistyczny, nie wszyscy rodzice mogli wziąć w tym terminie urlop, dlatego wyszliśmy naprzeciw rodzicom i zrobiliśmy 4 lokalizacje, w zasadzie północ, południe, wschód, zachód, gdzie niektórzy rodzice mają bliżej w tamte regiony. W tamtym roku mieliśmy bardzo dużo stres związany z tym, bo nie wiedzieliśmy, jaka będzie liczebność, jak my sobie poradzimy, jak to będzie odbierane przez społeczność tarnobrzeską, przez ludzi, którzy przyjeżdżają. Natomiast bardzo duży, dobry oddźwięk był po, gdzie rodzice byli zadowoleni, przede wszystkim uczestnicy tego obozu byli zadowoleni. W tym roku już poszło to troszeczkę luźniej, natomiast no, to nie jest tak, że jak jest luźniej, to znaczy, że nic nie robimy. Luźniej w tym sensie, że już organizacyjnie jesteśmy lepiej przygotowani, natomiast treningi są takie same, meteorologia szkoleniowa Atletico jest taka sama, tu się nic nie zmienia. Organizacja 4 obozów na terenie Polski sprawia, że zyskali przede wszystkim uczestnicy. Dzięki takiemu podziałowi treningi odbywają się w mniejszych grupach, a trenerzy mają więcej czasu dla każdego uczestnika. Przez 5 dni odbywały się treningi, które były podzielone na kilka sesji. Każdy dzień był inny i poruszał różne aspekty piłki nożnej. Tutaj jest wymóg Atletico, że muszą być 2 trenerów z Atletico. To są trenerzy, którzy mają licencję, to nie ma przypadku w tym. Natomiast my poprzez umowę z Atletico, na Atletico Madryt Academy w Dublinie wysyłamy również 1 bądź 2 trenerów na takie kampy, w zależności od liczebności uczestników. No ja z racji tego, że jestem w Tarnobrzegu, no to jestem tutaj. Jestem zakochany w tym mieście, zawsze powtarzam, że dla mnie Tarnobrzeg, klub sportowy Siarka to jest coś wspaniałego. Zawsze będę wdzięczny klubowi, zawsze będę wdzięczny temu miastu, że stąd pochodzę i tego się nigdy nie wypieram. A to, że robiliśmy to tutaj, ta pierwsza edycja była tutaj, no to nie ukrywam, że to była moja inicjatywa, że chciałem to zrobić w Tarnobrzegu. Dużym atutem obozu było to, że mile widziany był każdy, niezależnie od stopnia wytrenowania, umiejętności oraz przynależności klubowej. Zajęcia zostały zorganizowane dla dzieci w wieku od 8 do 16 lat. Dla trenerów było to pewne wyzwanie, bo młodzi piłkarze prezentowali różne umiejętności. Organizacja kampu w okresie wakacyjnym sprawia, że dla dzieci to cenny dodatek do treningów w swoich macierzystych klubach. Treningi odbywają się od godziny 10 do 16 z przerwą na obiad, z przerwą na analizę wideo. Z tego co wygląda, chłopcy są bardzo zadowoleni, trenerzy hiszpańscy również, więc tylko się cieszyć. Proponujemy im zabawę z piłką, staramy się im pokazać, jak wygląda praca z piłką, aby to nie piłka im przeszkadzała, aby mieli radość z prowadzenia piłki czy z dryblingu, bo akurat wczoraj usłyszałem, gdzie mieliśmy sesję treningową i proponowaliśmy jednemu zawodnikowi, żeby dryblował, żeby się nie bał dryblować. On się zatrzymał, mówi, ale mój trener mi zakazał. Mój trener mówi, żebyśmy przyjęli i zagrali piłkę, więc dla mnie to jest jakiś absurd, żeby trenerzy w takich grupach młodzieżowych zabraniali swoim podopiecznym dryblować. W czasie treningów używany był język angielski, co także niesie dla młodych piłkarzy dodatkowe korzyści. Przygotowanie obozu w wakacje sprawia, że w żaden sposób nie koliduje to z zajęciami w poszczególnych klubach. Forma treningu oraz program przygotowany przez trenerów mocno motywowały uczestników. Myślę, że jest to bardzo fajny obóz, żeby się dużo nauczyć i fajnie pograć piłkę zamiast siedzieć w domu w wakacje. I zdecydowanie można też spędzić czas na świeżym powietrzu, a nie siedzieć w domu. Trenuję w Siarce Tarnobrzeg i na pozycji pomocnika. Akurat będziemy jechać też na obóz pod koniec lipca, więc fajnie, bo będę miała akurat 2 obozy. Fajne są treningi, intensywne i mamy
pierwszy taki, żeby się rozgrzewać, sesję, i później drugą robimy jakieś techniczne czy coś, a na trzecią gramy mecz. Ja gram z tyłu i chciałbym grać profesjonalnie. Przyjechałem tutaj po to, by się czegoś nauczyć. Fajnie się gra. No na co dzień trenuję w Wiśle, a na pozycji pomocnika, no to coś innego tu jest. Jak widać, uczestnicy obozu mają ambitne plany, a udział w treningach w okresie wakacji najlepiej oddaje ich pasję do piłki nożnej. Była to dla nich szansa, by zobaczyć piłkę nożną z innego punktu widzenia. Treningi są bowiem prowadzone nieco inaczej niż w polskich klubach. No wiadomo, mamy troszeczkę inne warunki atmosferyczne w Hiszpanii, inne w Polsce, natomiast spójną tego jest, aby piłka nas cieszyła, aby trening piłkarski odbywał się w formie zabawy z piłką, w formie kontroli piłki, w formie driblingu, w formie pasów, a nie tak jak to jakiś z trenerów powiedział, że nie drybluj, broń Boże, tylko kopnij i biegnij. No, dla mnie to jest absurd i tacy trenerzy nie powinni mieć miejsca w polskim futbolu. Z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim tym, którzy nam w tym pomogli, czyli prezesowi klubu sportowego Siarka, Mosirowi, prezydentowi miasta Tarnobrzega, bo bez ich pomocy byłoby tutaj ciężko. Po 5 dniach treningu przyszła pora na oficjalne zakończenie obozu. Były podziękowania, życzenia, wspólne zdjęcia i gratulacje. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał dyplom w formie certyfikatu. Jak można podsumować drugą edycję piłkarskiego kampu w Tarnobrzegu? Wspaniałe uczucie. Od poniedziałku do piątku pełna przyjemność pracy z tymi chłopcami. Trenerzy hiszpańscy bardzo zadowoleni. Natomiast znamienne jest to, że wczoraj i dzisiaj część rodziców i część chłopców już pytała, kiedy będą następne edycje, czy za rok tutaj się spotkamy. Dla nas jest to, że tak powiem, wyróżnienie. Pokazuje to, że to, co robiliśmy w tamtym roku, to, co robiliśmy od poniedziałku do piątku, ma to sens i daje tym chłopcom radość. Dlatego dla nas jest to jeszcze większa motywacja do pracy, aby za rok spotkać się w Tarnobrzegu ponownie. W Nowej Dębie poczyniono pierwszy krok w kierunku budowy ulicy Dębskiej. Firma projektowa z Tarnobrzega wykona dokumentację techniczną, a wartość projektu to 120 tysięcy złotych. Stosowna umowa pomiędzy samorządem a przedstawicielami firmy została już podpisana. Kolejnym krokiem ma być pozyskanie dofinansowania, by inwestycja mogła zostać zrealizowana. Ulica Dębska może być kolejnym ważnym rozwiązaniem komunikacyjnym, które udrożni ruch i poprawi bezpieczeństwo na terenie gminy. To droga o długości około 3 km. Jaki jest jej przebieg? To jest na dzisiaj droga leśna pomiędzy osiedlem Dęba a Rozalinem, która gdyby powstała, gdyby na nią znalazły się środki, no to obsłużyłaby dojeżdżających mniej więcej od połowy Rozalina plus mieszkańców gminy Baranów Sandomierskich przyjeżdżających do Nowej Dęby, a także byłaby drogą taką objazdową na wypadek zdarzeń na drodze krajowej nr 9. Jeszcze pod koniec poprzedniej kadencji radni dokonali zmian w budżecie i zabezpieczyli środki na wykonanie niezbędnej dokumentacji. Kiedy zadałem pytanie, czy mamy to wyremontować poprzez dowiezienie kamienia, padła taka propozycja, żeby przygotować dokumentację projektową, a nuż znajdą się środki. No niestety na dzień dzisiejszy będzie to bardzo duże wyzwanie. Nie wiem, czy te środki się znajdą, a do tego mamy jeszcze bardzo istotne zadanie do wykonania w najbliższej czasie, w tej kadencji. To jest łącznik o podobnej długości 3 km ze strefy do obwodnicy, która jest w fazie projektowej. Więc droga Dębska, jeżeli uda się pozyskać środki, no będziemy przygotowani, bo dokumentacja projektowa jest w realizacji. Projekt obejmie odcinek od ulicy Ogrodowej w Nowej Dębie do skrzyżowania z trasą powiatową w Rozalinie. Ulica Dębska będzie przebiegać istniejącym śladem drogi leśnej. Dokumentacja projektowa po uzyskaniu pozwolenia na budowę jest ważna 3 lata. Oczywiście można rozpocząć częściowo te zadania i przedłużać trwałość, ale to będzie wymagało, tak jak mówię, takich trochę działań no, takich wstępnych, żeby przeciągać ten czas. No i poszukiwania środków. Na to na razie się nie zanosi, bo to będzie naprawdę bardzo kosztowne wyzwanie dla samorządu. Na Skarpie przy Parku Dzikowskim ma powstać farma fotowoltaiczna, którą chce wybudować spółka ECO Tarnobrzeg. Instalacja ma być zlokalizowana wzdłuż ulicy Sikorskiego na działce należącej do miasta. W szkole podstawowej nr 9 na tarnobrzeskim Dzikowie odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawiciele spółki zaprezentowali szczegóły dotyczące inwestycji.
Farma miałaby powstać niemal w centrum miasta na granicy osiedli Dzików, Piastów i Serbinów. Powstanie farmy miałoby ograniczyć emisję dwutlenku węgla, a także wpłynąć na niższe rachunki za podgrzewanie wody. Inwestycja z jednej strony niosłaby korzyści dla mieszkańców, a z drugiej jest jednym z elementów dostosowywania się do nowych przepisów. Nasza firma musi stać się firmą, która jest efektywna energetycznie. Przedsiębiorca musi być efektywnie energetycznie. Żeby to uzyskać, musimy dostarczyć do sieci cieplnej przynajmniej 5% energii zielonej. I ta farma, która ma powstać, dostarczy nam te minimum 5, może 6, może 7%, w zależności od technologii, której użyjemy. Ma być ona wybudowana na terenie maksymalnie 4,5 hektara, może będzie mniej. To wszystko się jeszcze okaże, bo już zleciliśmy projekt budowlany na tą farmę. Wydaje mi się, że gdy będziemy systemem efektywnie energetycznym, mamy możliwości do pozyskiwania pieniędzy z Unii Europejskiej i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na rozwój całej infrastruktury ciepłowniczej w mieście Tarnobrzegu. Spotkanie z mieszkańcami było formą konsultacji społecznych, bo jak to zwykle bywa, lokalizacja inwestycji nie wszystkim przypadła do gustu. Przeciwnicy zwrócili uwagę na to, że żyją tu będące pod ochroną zwierzęta, a teren ten należy do obszarów Natura 2000. Mieszkańcy wskazywali także na to, że trzeba będzie wyciąć część drzew. Niektórzy mieszkańcy martwią się o zwierzątka. No, tam tak i tak będzie rosła trawa. Postaramy się jak najmniej tych krzewów wyciąć, żeby ta cała infrastruktura zielona dalej pozostała. Maksymalna moc to jest około 12 MW, to jest bardzo duża, ale to jest tylko 2-3 godziny w roku. Chcemy pozyskać tam tylko 5%, to jest około 20 tysięcy, minimum 20 tysięcy gigajouli rocznie. I to będą, ta energia będzie wykorzystywana przede wszystkim na podgrzewy ciepłej wody użytkowej latem. Ona będzie pracowała w zasadzie od miesiąca marca do końca października. Generalnie każda tego typu inwestycja może budzić kontrowersje. Chodzi o to, żeby w ramach konsultacji społecznych dokładnie mieszkańcom wytłumaczyć, o co w tej inwestycji ewentualnie chodzi, prawda? Mówimy tutaj o budowie farmy solarnej, prawda, do podgrzewu, bieżącego podgrzewu ciepłej wody, więc myślę, że to jest ogólnie projekt, ktoś kto rozumie i wie, jest mało kontrowersyjny, ale ponieważ zawsze w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, więc chodzi o to, aby dokładnie na czym ten projekt polega i jak ma wyglądać, mieszkańcom pokazać i przekazać. Spółka ECO jest dostawcą ciepła systemowego dla około 3/4 Tarnobrzeżan. Pewne korzyści wynikające z realizacji inwestycji odczułaby więc duża grupa ludzi. Na tej samej działce miałby zostać wybudowany także dobowy akumulator ciepła o pojemności około 1000 m3. Kiedy inwestycja miałaby zostać zrealizowana? Zakładamy, że przyszły rok to będzie podpisanie umowy na tą dotację, bo Urząd Marszałkowski ogłosi konkurs na tego typu źródła w listopadzie lub w grudniu tego roku. Rozstrzygnięcie trochę potrwa. Myślę, że na wiosnę uzyskamy pozwolenie na budowę i to zostanie zakończone w roku 2026. Po prostu to jest tak, że sama budowa będzie bardzo, bardzo krótka, dlatego że to jest wszystko posadowione na gruncie w zasadzie, prawda? Sam montaż będzie naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo szybki. By tak się jednak stało, inwestor musi spełnić wszystkie wymogi formalne. To m.in. decyzje oraz pozwolenia wydawane przez prezydenta Tarnobrzega. Dla spółki to idealne miejsce pod tego typu inwestycje. Działka ta znajduje się zaledwie 400 metrów od sieci ciepłowniczej należącej do spółki. To jest miejska działka, tutaj firma ECO zaproponowało tą działkę, dlatego właśnie, że ona jest zupełnie nieuczęszczana, ona jest nawet niewidoczna, czyli ta farma byłaby zupełnie niewidoczna. Natomiast oczywiście wsłuchamy się w głos mieszkańców, jeżeli będzie zbyt kontrowersyjna, to będziemy szukać innej lokalizacji, natomiast wydaje się, że powinna być ta lokalizacja jak najmniej kontrowersyjna właśnie dlatego, że jej zupełnie nie widać, ona jest ulokowana za skarpą, zakryta drzewami, więc mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia. O to chodzi, żeby najpierw były konsultacje, a później decyzje, to mieszkańcom obiecałem i tak to realizujemy. Jeśli lokalizacja zostanie ostatecznie zaakceptowana, spółka skompletuje niezbędne dokumenty, wszystko będzie w rękach tarnobrzeskich radnych.
To właśnie Rada Miasta Tarnobrzega zdecyduje o tym, czy działka zostanie wydzierżawiona. Koszt budowy farmy może wynieść nawet 40 milionów złotych. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu odbyła się promocja nowej książki Doroty Kozioł pod tytułem Całe życie mojej mamy. Publikacja to zbiór wspomnień o mamie autorki Marii Kozłowej. Całość została wzbogacona o unikalne zdjęcia. Promocja publikacji w murach księżnicy spotkała się ze świetnym odbiorem. Udział w spotkaniu z autorką wzięło kilkadziesiąt osób. Zgodnie z decyzją Rady Miasta Tarnobrzega 2024 rok jest rokiem Marii Kozłowej. Książka napisana przez Dorotę Kozioł to kolejny element obchodów, ale także kolejne wielkie wydarzenie dla samej autorki. Na swoim koncie ma dziesiątki różnego rodzaju publikacji, ale to jedna z tych książek pisana nie tylko ręką, ale przede wszystkim sercem. To jest wszystko to, co pamiętam. Bardzo się spieszyłam, żeby to zrobić już, bo z pamięcią bywa różnie. Za rok, dwa może mnie nie być, a mogę już nic nie pamiętać. To nie jest typowa taka biografia. Ja to nazywam opowieści spod gruszy, bo książka jest podzielona na 30 kilka rozdziałów i każdy o czymś innym opowiada. Sam tytuł Całe życie mojej mamy sugeruje, że jest to biografia, życiorys, ale to nie jest tak do końca, bo ten tytuł ma jeszcze drugie znaczenie. Jeżeli się kogoś kocha, jeżeli się coś kocha, to się mówi, jesteś całym moim życiem, to było całym moim życiem. I właśnie o tym wszystkim, co było jej całym życiem, starałam się napisać. Książka pisana była dość spontanicznie i stanowi zbiór wspomnień autorki, które wcześniej w żaden sposób nie były spisywane ani udokumentowane. Książka powstała w ciągu zaledwie kilku miesięcy i mimo wielu powszechnie znanych informacji o Marii Kozłowej zawiera w sobie kolejne ciekawostki. Na pewno są fakty w tej książce znane, ale też jest troszeczkę nieznanych. To są takie tajemnice, które pozwoliłam sobie odkryć. Nie wiem, jeżeli tam gdzieś we wszechświecie, w wieczności patrzy na mnie, to może się złości, może się denerwuje, ale może mi wybaczy. Jest książka, więc wszystko to można w książce przeczytać. Maria Kozłowa była niezwykle utalentowaną i wszechstronną artystką i działaczką kulturalną, co świetnie oddają także zdjęcia, które znalazły się w książce. Była ona do nabycia podczas promocji i cały czas jest do zakupienia bezpośrednio u autorki. Zdjęcia są, jest ich dosyć dużo, bo ponad 70. To są zdjęcia czarno-białe, bardzo ładne, chociaż niektóre były bardzo zniszczone, no bo mają 100 lat, 80, ale udało się jakoś tak wyciągnąć wszystko to, co najładniejsze. I cieszę się z tej książki. Przede wszystkim, że ona jest taka ładna. Nie mówię o tekście, tylko wydana jest pięknie. Piękna okładka jest. Wspomnienia wracają także dlatego, że w tym roku przypadła już 25. rocznica śmierci Marii Kozłowej. Nim Dorota Kozioł zaprezentowała książkę, wyświetlono film o głównej bohaterce. Wzruszeń było sporo, bo na sali byli także rdzenni mieszkańcy Machowa, którzy podobnie jak Maria Kozłowa musieli ustąpić miejsca Przemysłowi Siarkowemu. Jak ją dostałam z drukarni, to pierwsze co zrobiłam, to ją przytuliłam do siebie, bo ta książka, jak każda, którą dostawałam z drukarni, jednak nie pachnie farbą drukarską. Ona dla mnie pachnie łąką w Machowie, sadem jabłoniowym, ona pachnie rękami mojej mamy. Nad jeziorem Tarnobrzeskim odbył się piknik edukacyjny pod hasłem Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. Gry, zabawy i pokazy przygotowane dla dzieci połączono z ćwiczeniami służb, które dbają o bezpieczeństwo nad akwenem. Celem było przede wszystkim uświadamianie najmłodszych oraz przypominanie o tym, jak bezpiecznie wypoczywać. Dla uczestników pikniku przygotowano wiele atrakcji i niespodzianek. Piknik Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą został zorganizowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu oraz Komendę Miejską Policji w Tarnobrzegu. Do współpracy zaproszono wiele innych służb i organizacji, które mają wpływ na bezpieczeństwo nad akwenem.
to chociażby ratownicy wodni, żołnierze, straż miejska oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych. Jest to już kilkanaście lat, jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zainicjowało tą akcję. Myślę, że bez tego mielibyśmy o wiele większy problem w zabezpieczeniu takim prewencyjnym takich akwenów. Ze względu na to, że dzięki takim piknikom, dzięki takim działaniom profilaktycznym, które co roku powtarzamy, ta cykliczność daje nam to, że możemy te treści przekazywać na temat bezpiecznych zachowań, na temat unikania zagrożeń nad wodą w okresie wakacyjnym, gdzie ten czas beztroski młodzież, dzieci, a również i rodzice spędzają na plażach nad wodami. Państwa Straż Pożarna, tak jak i inne służby, rekomendują tylko i wyłącznie korzystanie z tych miejsc, które zostały odpowiednio wyznaczone, które są bezpieczne, które są nadzorowane przez ratowników wodnych, gdzie ktoś cały czas kontroluje, sprawdza, co się dzieje w wodzie. Oczywiście korzystanie z wody zawsze niesie pewne ryzyko, pewne niebezpieczeństwo. Nigdy nie możemy przewidzieć, jaki będzie efekt, co się stanie z naszym organizmem. Często dochodzi do szoku termicznego, kiedy nasze rozgrzane ciała wchodzą do wody. Szok termiczny, niska temperatura powoduje różnego rodzaju zjawiska skurcze, które niestety mogą skończyć się, niech to wybrzmi, śmiercią. Pikniki organizowane są wszędzie tam, gdzie znajdują się zbiorniki wodne służące do wypoczynku i rekreacji. Jezioro Tarnobrzeskie w czasie wakacyjnych weekendów odwiedzają dziesiątki tysięcy ludzi. Choć to akwen bezpieczny, a wypadki zdarzają się tu bardzo rzadko, to nie wolno zapominać o profilaktyce i edukacji. Bardzo dużo mieszkańców Podkarpacia, ale też i turystów odwiedzających nasz region spędza czas nad wodą. Mieszkańcy czy też turyści odpoczywają, ale w tym samym czasie wszystkie służby bardzo ciężko pracują w celu takim, żeby zapewnić wszystkim odpoczywającym bezpieczeństwo. Ja ze swojego budżetu w tym roku przeznaczyłam kwotę 180 tysięcy, podzieliłam na trzy podmioty. Dla WOPR-u Tarnobrzeskiego przyznana została kwota 55 tysięcy. Jesteśmy na pikniku i jesteśmy tutaj już od 1 maja. Działamy cały czas. Jesteśmy w czasie wakacji 24-godzinnie, więc z tego tytułu ludzie mogą się czuć troszeczkę bezpieczniej, bo tak to powinno wyglądać. Mamy dwa kąpieliska po kolei oddzielone, odsunięte od siebie 500 metrów w linii brzegowej. Mamy na dyżurze na stałe oczywiście trzech ratowników od godziny 10 do 18. Oprócz tego jesteśmy w dyżurze 24-godzinnym z ratownikami na bazie, tak obrazowo mówiąc. Oprócz tego jeszcze mamy ratowników społecznie działających, więc jest nas naprawdę dużo. Wypoczywających, tak jak wszyscy już wspomnieli, naprawdę potrafi tu przez weekend być kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dzieci wzięły udział w wielu zabawach i konkursach. Przyjęto sprawdzoną zasadę nauka poprzez zabawę. W zamian za dobre odpowiedzi policjanci, strażacy oraz ratownicy wodni przyznawali nagrody. Były także pokazy sprzętu poszczególnych służb oraz warsztaty z udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Co jest największym grzechem wypoczywających nad jeziorem? Pierwszy grzech tyczy się osób dorosłych, jest to alkohol. To jest pierwszy wróg nad wodą, gdzie jest pogoda słoneczna. Wchodzimy do wody pod wpływem alkoholu. Jest to niebezpieczeństwo dla organizmu, jest to niebezpieczeństwo dla użytkownika wody, a przede wszystkim jesteśmy od tego, żeby ścigać wykroczenia polegające na tym, na prowadzeniu czy kierowaniu statkami wodnymi pod wpływem alkoholu. I takie przypadki też się zdarzają niestety i musimy takich sprawców wykroczeń po prostu dyscyplinować, żeby po przyszłości unikali tego typu zachowań. Staramy się jak tylko możemy. Myślę, że wszystkie apele, które trafiają do ludzi, zaczynają trafiać, bo jest z roku na rok widoczna poprawa. Radzimy sobie i męczymy się z pływającymi materacami, pływającymi urządzeniami, które do tego nie służą. Jest to zagrożenie w całej Polsce. Walczymy, ale na razie się udaje. Ważnym elementem pikniku są ćwiczenia służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo nad jeziorem Tarnobrzeskim. To okazja, by przećwiczyć pewne schematy oraz przetestować sprzęt.
W ramach ćwiczeń przygotowano 4 różnorodne epizody, które były odwzorowaniem tego, co może zdarzyć się nad akwenem. Będziemy nurkować, będziemy przeszukiwać teren pod wodą, ale także będziemy realizować działania na wodzie, ratować, podejmować osoby, które będą przebywać w toni wody. Takie spotkanie jak dzisiaj, organizacja tego typu przedsięwzięcia jest świetnym sposobem na to, aby wszystkie służby, podmioty, które oczywiście realizują swoje ustawowe zadania, mogły sprawdzić pewne założenia podczas ćwiczenia praktycznego na wodzie. To oczywiście przybliży nas do większej doskonałości, lepszej reakcji, lepszego wyczucia i jeszcze bardziej profesjonalnego podejścia do ratowania osób, które będą przebywać na akwenach. Oczywiście to nie tylko dzieci, to nie tylko młodzież, to również osoby dorosłe będą korzystać w okresie wakacyjnym z akwenów. Już w chwili obecnej statystyki niechlubnie rosną. Już mieliśmy ofiary śmiertelne, które utonęły.